Liczy się ta pierwsza reakcja. Bo potem są takie sytuacje właśnie, co chodzi o sytuacje związkowe, nie? Co mówisz, że na przykład nie, dziewczyna jest samotna, jest po rozstaniu, albo się jej nudzi, a wcześniej temu facetowi powiedziała, nie, jestem zajęta, coś tam, nie mam czasu i nie spotkała się. I ona teraz dzwoni po 2 miesiącach, bo jej się nudzi. I on myśli, o właśnie, wychłodzenie zadziałało, powrót bohatera, wracam teraz jako nowy, odmieniony mężczyzna po 2 miesiącach i teraz będę miał jej zainteresowanie. Ona w końcu przejrzała na oczy, olśniło ją. No i okazuje się, że to jest nieszczere, to, że się widzicie. Po prostu spotkała się para ze znudów, tak, mężczyźni też tak robią, to nie jest jakaś wielka ujma, ale mężczyźni też idą czasem na randkę i mówią, a znowu ta kumpela, co jara fajki i się upija, no ale pójdę z nią posiedzieć na ławeczce, no bo co mam innego do roboty, nie? Dlatego to na początku widać. I to jest właśnie piękne, że oszczędzasz czas, kiedy nauczysz się czytać kobiety. Bo rozmawiasz z nią i widzisz, co z tego będzie. A ostatecznie weryfikuje to zapytanie o numer też.